Rozmowa dnia. W naszym studiu Tomasz Siemoniak, wicepremier, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. I przypomnijmy także, członek zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Tak. Wczoraj był zarząd partii po wyborach, po drugiej turze. No to zdanie to chyba będzie zapamiętane, które miał wygłosić pełniący obowiązki sekretarz generalny Platformy. To był nasz kandydat, ale sztab nie był nasz. To zdanie jest nieprawdziwe, jest nadinterpretowane. Bronisław Komorowski był kandydatem popieranym przez Platformę Obywatelską, wywodzącym się z Platformy Obywatelskiej i jego wynik, ponad 8 milionów głosów, jest źródłem wielkiej satysfakcji w Platformie Obywatelskiej. Także myślę, że jakieś wyrwane z kontekstu zdania, które się tutaj pojawiły, nie należy do nich przywiązywać nadmiernej wagi. No to może inne zdanie, też interesujące. Sławomira Neumanna, wiceministra zdrowia, który jest liderem pomorskiej Platformy. Przegrał Bronisław Komorowski, który od samego początku starał się kreować na kandydata spoza Platformy. No, przypomina, że sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą i w tym przypadku sierotą, zdaje się, został Bronisław Komorowski. To nie jest wyrwane z kontekstu. Nie sądzę, żeby na różnych ocenach można było budować jakieś większe tezy. Platforma Obywatelska jest partią bardzo demokratyczną, gdzie każdy może wyrażać dowolny pogląd i z tego powodu nie ponosi konsekwencji. Powtórzę, Bronisław Komorowski był kandydatem popieranym przez Platformę, wywodzi się z Platformy, ma wielu przyjaciół w Platformie i to Platforma Obywatelska niosła na sobie ciężar jego kampanii. Więc myślę, że szukanie tutaj jakiejś luki, szczeliny między Bronisławem Komorowskim a Platformą jest kompletnie niezasadne. Czyli porażka Bronisława Komorowskiego jest porażką Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że Bronisław Komorowski tych wyborów nie wygrał. Należą się tutaj wielkie gratulacje, słowa szacunku pod adresem prezydenta elekta pana Andrzeja Dudy, ale tak to jest w demokracji, że wybory się wygrywa i przegrywa. My jako Platforma jesteśmy skupieni w tym momencie, zmobilizowani wokół premiery Wykopacz na jesiennych wyborach parlamentarnych. To jest nasz cel. Trzeba wyciągnąć wnioski z ostatnich wyborów prezydenckich, ale tak jak mówię, demokracja ma to do siebie, że zawsze trzeba się skupiać na tym, co przed nami, a nie na tym, co za nami. A dlaczego stało się tak, jak się stało? Czyli dlaczego Bronisław Komorowski przegrał? Dlaczego pana zdanie? Więcej Polaków zagłosowało na pana Andrzeja Dudę. No to jest arytmetyka. I myślę, że tutaj można dociekać różnych przyczyn, dlaczego tak się właśnie stało. Media są pełne komentarzy i ocen. Ja myślę, że można mieć satysfakcję z tego, że blisko 17 milionów Polaków poszło do urn. Obydwaj kandydaci uzyskali bardzo dobre wyniki. Wygrał pan Andrzej Duda. Myślę, że też trzeba podkreślić, że za Bronisławem Komorowskim stoi 5 lat bardzo dobrej prezydentury w czasach bardzo trudnych. Zaraz po katastrofie smoleńskiej, sytuacja na Ukrainie, światowy kryzys finansowy. Świetnie ten egzamin zdał i myślę, że ta porażka w ostatnią niedzielę też nie powinna tego jego dorobku przekreślać. Myślę, że historia doceni Bronisława Komorowskiego. 20% tych, którzy głosowali na Bronisława Komorowskiego 5 lat temu, tym razem nie oddała na niego głosów. Zwyciężył Andrzej Duda na wsiach ponad 60%. Młodzi ludzie od 18 do 29 roku życia zdecydowanie poparli Andrzeja Dudę. To są fakty, panie premierze. Ale nikt przed faktami nie ucieka. Bogdan Zdrojewski, zresztą dziś europoseł Platformy, mówi, że dostrzegł coś takiego jak lekkie odrywanie się od rzeczywistości polityków Platformy. Niektórych dodaje. No nie każdy tutaj mówi za siebie. Ja sam się czuję mocno związany z rzeczywistością i wiem, że choćby pani premier Ewa Kopacz, inne moje koleżanki i koledzy bardzo mocno chodzą po ziemi. Więc mówię, może być wiele ocen, wiele komentarzy. Warto o tym oczywiście rozmawiać, warto szukać przyczyn, ale po to, aby wyciągać wnioski na przyszłość. A ile prawdy jest w tym, o czym pisze dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie po wczorajszym posiedzeniu zarządu? Kopacz ucieka w Centrolew i tam Platforma chce szukać wyborców. Efektowny tytuł. Myślę, że to jest też i jakaś próba podpowiedzi ze strony Gazety Wyborczej. Na pewno
patrzymy, co się dzieje na polskiej scenie politycznej i bardzo wyraźnie zieje pustką miejsce po SLD, po ruchu Palikota. I myślę, że wielu wyborców lewicy patrzy w tym momencie na Platformę jako na swój wybór i my musimy z tego wyciągać wnioski. Natomiast przede wszystkim jesteśmy sobą, mamy swój program. Jeśli on przyciąga nowych wyborców, to bardzo dobrze. A głosy są na lewicę czy wśród młodych ludzi? Bo ci, zdaje się, wcale nie są tacy lewicowi. Badać będą to socjologowie, jakie są poglądy. Myślę, że tak jak i w każdym pokoleniu jest mieszanka lewicy, prawicy i centrum. Na pewno tu zgoda. Musimy dotrzeć jako Platforma bardziej do młodych ludzi. To jest zawsze problem partii, która rządzi od wielu lat. Tak samo jak z perspektywy urzędującego prezydenta trudniej się dociera do tych młodych ludzi. No, przecież nie mógł się przebrać Bronisław Komorowski za antysystemowca. Był po prostu sobą. No właśnie, na ile Bronisław Komorowski, jego porażka wyborcza to konsekwencja 8-letnich rządów Platformy? Tak jak mówię, to powinien być bardziej przedmiot dociekań fachowców. Ja uważam, że i ten wynik 8 milionów ponad Bronisława Komorowskiego to pokazuje, że Polacy mają prawo do dumy z ostatnich lat. Z tego, co zresztą sami zrobili, to nie jest tak, że kilkuset członków Platformy tutaj cokolwiek zrobiło. To jest sukces milionów Polaków i myślę, że w tych ostatnich wyborach te ponad 8 milionów głosów to jest pozytywna ocena tych ostatnich lat. Wzrostu gospodarczego Polski, uchronienia Polski przed kryzysem, wykorzystania funduszy europejskich. Na pewno ten dorobek jest duży, ale oczywiście wyborcy też patrzą w przyszłość, oczekują, żeby było jeszcze więcej działania, jeszcze więcej lepszych zmian na ich rzeczy. Trzeba z tego wyciągać wnioski. A czy będą jakieś rozliczenia wewnątrz Platformy po porażce Bronisława Komorowskiego? Nie spodziewam się. Blisko mamy wybory parlamentarne i na nich trzeba w tym momencie się skupić. Zwrócę uwagę, że pani przewodnicząca Platformy od kilku miesięcy sprawuje tę funkcję, więc można powiedzieć, mamy nowe kierownictwo po wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli i widzę w tym kierownictwie Platformy, także i po wczorajszym zarządzie, dużą energię i mobilizację. Myślę, że demokracja to jest sztuka przegrywania i sztuka zwyciężania, sztuka wyciągania wniosków z sytuacji i jak mówię, nie składamy tutaj broni, wręcz przeciwnie. No to już się pojawiły nazwiska, także pańskie, jako ewentualnego lidera Platformy, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Kto takie pomysły zgłasza, że ktokolwiek inny niż Ewa Kopacz miałby prowadzić Platformę do wyborów parlamentarnych, źle nam życzy. No, mamy wolną prasę, można tutaj dowolnie spekulować. Moim zdaniem nie ma ani ziarna prawdy w tych spekulacjach. Ale był pan zaskoczony mocno, prawda, w niedzielę, kiedy pokazały się sondaże? Były wyniki pierwszej tury, były sondaże, widać było, że ta walka jest tak naprawdę taka, że któryś z kandydatów zwyciężył włos. No i zwyciężył pan Andrzej Duda o 1,5 punktu procentowego. Czy byłem zaskoczony? Na pewno bardziej bym się cieszył, gdyby wygrał Bronisław Komorowski. Natomiast wszystko mogło się w niedzielę zdarzyć. Wygrał pan Andrzej Duda. Panie premierze, jednym z postulatów Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda jest w końcu kandydatem tej partii, jest obecność, stała obecność baz natowskich w Polsce, amerykańskich, konkretnie rzecz biorąc. Czy to jest możliwe do zrealizowania w roku 2015-16? Realizujemy ten plan. Plan gotowości sojuszu przyjęty na szczycie w Newport we wrześniu ubiegłego roku zakłada rozbudowę różnych form obecności NATO w Polsce i na flance wschodniej. Mamy tutaj przykład korpusu w Szczecinie, przykład ciągłej rotacyjnej obecności sił amerykańskich.
niedawno w czasie mojej wizyty w Waszyngtonie w ubiegłym tygodniu sekretarz obrony potwierdził, że ta ciągła obecność się przedłuży na rok 2016. Rozmawialiśmy o składowaniu sprzętu armii amerykańskiej, więc budujemy tę obecność i ja tu jestem bardzo zadowolony, że ze strony prezydenta elekta już w kampanii wyborczej ten kierunek zyskał tak mocne wsparcie. Zgadzam się, to jest w interesie Polski, w interesie Europy, żeby Stany Zjednoczone były obecne wojskowo w Polsce, w krajach flanki wschodniej i generalnie w Europie. To gwarancja bezpieczeństwa. Znaczy ciągła obecność to jest to samo, co stała obecność? Ja uważam, że najlepiej, żeby ci żołnierze tutaj fizycznie byli w Polsce, żeby był amerykański, natowski sprzęt, bo ćwiczą tak samo Francuzi, ćwiczą Brytyjczycy, Kanadyjczycy, więc nie ma co się spierać o słowa, tylko zabiegać o to, aby tej obecności było coraz więcej i to w takich formach, właśnie jak mówię o rozmowach o składowaniu sprzętu, która jak najbardziej zakorzenia też i trwałą infrastrukturą amerykańską, natowską w Polsce. Przypomnę, w przyszłym roku rusza budowa instalacji antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska. To będzie też jak najbardziej trwała, ciągła, stała, jakikolwiek tu przymiotnik odnajdziemy, obecność amerykańska na polskiej ziemi. Jeszcze wątek z tym związany, czyli amerykańska obecność i zakupy uzbrojenia. Dziennik Gazeta Prawna cytuje dziś jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że potężny instrument to pieniądze na zakupy uzbrojenia. Trzeba naszym sojusznikom powiedzieć jasno, kupujemy broń za waszą obecność. Pana komentarz. Podzielam taką opinię. Przecież rząd, który zdecydował w kwietniu o podjęciu rozmów z rządem Stanów Zjednoczonych na temat pozyskania systemu obrony powietrznej Patriot, właśnie to dokładnie powiedział. I my, zwłaszcza przy systemach kosztownych, systemach, które mają nas bronić przez dziesięciolecia, musimy uwzględniać ten czynnik bezpieczeństwa, dlatego rozmawiamy z rządem Stanów Zjednoczonych, a nie organizujemy jakiś przetarg, w którym byśmy otwarli koperty z ofertami. Jasne jest, że zakupy uzbrojenia, modernizacja w kraju, który jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, muszą się wiązać ze zwiększaniem naszego bezpieczeństwa. I jak rozumiem, te daty się nie zmienią. Informował o tym Bronisław Komorowski, ale myślę, że prezydent elekt zdania nie zmieni. Zresztą to chyba nie tylko od niego zależy. Krótko mówiąc, 8-9 lipca 2016 roku szczyt NATO w Warszawie. Ta data i organizacja szczytu NATO w Warszawie jest w gestii samego NATO. Stąd sekretarz generalny Jens Stoltenberg w uzgodnieniu ze stroną polską ten termin ogłosił. Tak, potwierdzam, po tygodniach konsultacji co do daty, taką właśnie datę wspólnie przyjęliśmy i przygotowania do szczytu mam zaszczyt przewodniczyć komitetowi, który pani premier powołała w tym celu, idą pełną parą. Nie miał pan kontaktu jeszcze z prezydentem elektem po ogłoszeniu oficjalnych wyborów? Po ogłoszeniu oficjalnych wyników nie. Wyników wyborów? Widziałem się z prezydentem, jak wiele osób, w czasie wieczoru wyborczego. Miałem okazję mu bardzo podziękować za ten wysiłek, za współpracę w ciągu ostatnich lat, ale przecież zaprzysiężenie nowego prezydenta na początku sierpnia, prezydent sprawuje swoją funkcję, więc z pewnością będziemy mieć okazję do rozmowy w ciągu najbliższych dni, tygodni. Dziękujemy za rozmowę i za spotkanie. Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Jest 7:30.